Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie, Panowie Posłowie, mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zawarty w druku nr 1182. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, było to już dawno temu, bo w 2007 roku działo się to w Polsce. Trwała kampania wyborcza po skróconej kadencji parlamentu. Donald Tusk mówi w tejże kampanii wyborczej: każde dziecko wie, że wypadków jest więcej, bo jest więcej samochodów, a dobrych dróg nie przybywa. Nieudacznicy z rządu PiS tej prawdy nie pojęli. Zauważyłem też fenomen. Drogi są coraz gorsze, ale na ulicach pojawiły się fotoradary, mówi Donald Tusk. Polacy mają być kontrolowani w każdym miejscu, utrudnić ludziom życie do maksimum, a na końcu ich skontrolować, wszystkich bez wyjątku. To jest filozofia PiS, mówi Donald Tusk. Tylko facet, który nie ma prawa jazdy, może wydawać pieniądze na fotoradary, a nie na drogi, konstatuje Donald Tusk. I to działo się w 2007 roku. W 2012 roku Donald Tusk mówi: ale jestem przekonany, że jakość drogi nie wystarcza, żeby pohamować polskich kierowców. Nie zgadzam się z tymi wszystkimi, którzy twierdzą, że fotoradary to są pułapki na kierowców. Fotoradary to jest egzekucja prawa, mówi Donald Tusk. Nie ma dzisiaj gorszej rzeczy w Polsce niż te masowe zabójstwa na drodze. Zaś Sławomir Nowak w 2012 roku na przełomie 2013 sekunduje Donaldowi Tuskowi, pisząc na Twitterze: tylko ostra penalizacja przynosi efekty w postaci spadku ilości wypadków i zabitych. Fotoradary są do walki z mordercami drogowymi. No i oczywiście nie mógł głosu nie zabrać Wincent Rostowski, minister finansów. W styczniu 2013 roku cóż stwierdził? Cytuję: nie są ważne wpływy do budżetu. Ważne, żebyśmy nie zabijali ludzi na drogach. Gdyby fotoradary miały nie przynieść ani grosza i drogi były przez to bezpieczniejsze, nie byłoby szczęśliwszej osoby niż ja. Przypomnę, że zaplanowane przez szczęśliwego ministra finansów Wincent Rostowskiego i rząd kierowany przez Donalda Tuska, zaplanowane przychody w budżecie państwa na 2013 rok z mandatów, z fotoradarów mają wynieść 1,5 miliarda złotych, czyli około 100 razy więcej niż udało się zebrać w 2012 roku. Nie bez przyczyny pozwoliłem sobie na te cytaty, bo przez nie przebija hipokryzja, hipokryzja, po trzykroć hipokryzja. W sprawie radarów albo świadomie wprowadzacie ludzi w błąd. Nie wiem, gdzie jest pan minister. Panie ministrze, w sprawie radarów albo świadomie wprowadzacie ludzi w błąd, albo premier znowu nie wie. Szczerze mówiąc, nie wiem, co gorsze. Nie panować nad procesem wydawania pieniędzy przy budowie dróg, podnieść, skomplikować podatki, namieszać w kwestiach leków, przy drogach wprowadzić setki fotoradarów, podsłuchiwać, inwigilować społeczeństwo. Polacy mają być kontrolowani w każdym miejscu. Utrudnić ludziom życie do maksimum, a na końcu ich skontrolować wszystkich bez wyjątku. To jest prawdziwa filozofia tego rządu. To jest prawdziwa filozofia Platformy Obywatelskiej. A wszystko to, co zostało powiedziane już w zamierzchłych czasach, czyli 2007 roku przez Donalda Tuska, to jest hipokryzja w najczystszej postaci. Nie, nie żartuję, pani poseł. Jako Prawo i Sprawiedliwość poważnie i odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa na polskich drogach. Celem naszej ustawy jest rzeczywiste bezpieczeństwo kierowców i użytkowników dróg.
a nie jak w przypadku Platformy Obywatelskiej traktowania ich jak dojnej krowy do łatania dziury budżetowej, bo tak proponujecie państwo skorzystać z tej sieci fotoradarów, aby była to jedna wielka dojna krowa dojąca portfele polskich kierowców. Zasypujecie dziurę budżetową wygenerowaną przez nieodpowiedzialną politykę rządu. Polityka fotoradarowa Donalda Tuska nie zdaje egzaminu. Miała skutecznie zaspokajać powiększającą się z dnia na dzień dziurę budżetową, ale i nawet to się nie udało. Przypomnę, że w ubiegłym roku zaplanowaliście państwo złupić kierowców na kwotę 1 200 000 000 zł. Udało się zaledwie wydrzeć z kieszeni kierowców 23 miliony złotych. I tego w sumie nie potrafiliście nawet zrobić. Postawiliście setki fotoradarów, nic to nie dało. Z zaplanowanego budżetu na rok bieżący 1,5 miliarda za trzy miesiące tego roku złupiliście tylko 22 miliony złotych. Fotoradary nie są narzędziem generującym przychód budżetu, pani poseł również. Do pani poseł również mówię, bo widzę, że pani emocjonalnie reaguje na moje wystąpienie. Proszę to zrozumieć. Proszę to zrozumieć i apeluję tutaj i do rządu, i apeluję z tego miejsca do posłów koalicji rządzącej. Fotoradary powinny ratować ludziom życie, a nie powinny ratować budżetu. To też musicie państwo zrozumieć. I do takiej konstatacji wreszcie powinniście dojrzeć. Statystyki w wielu państwach europejskich pokazują, że tylko umiejętne korzystanie z fotoradarów daje efekty i zdecydowanie wpływa na zmniejszenie liczby wypadków. Politykę fotoradarową trzeba cywilizować. Zakłada to przedłożony przez Klub Prawa i Sprawiedliwości projekt ustawy, ale zanim to, pozwolę sobie jeszcze na podniesienie jednej bardzo istotnej kwestii. Otóż pojawia się ze strony rządowej komunikat, co rusz, że fotoradary wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, fotoradary zmniejszają ilość wypadków drogowych. Ale nie bierzecie państwo pod uwagę tego, co bardzo wyraźnie stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli w protokole z pierwszej połowy 2011 roku. Otóż z marca 2011. Otóż podstawową przyczyną wypadków drogowych w Polsce jest zły stan infrastruktury drogowej. To jest wydruk z dokumentu Najwyższej Izby Kontroli. Kolejny powód wypadków drogowych na polskich drogach. Nieprawidłowości w szkoleniu i doskonaleniu kierowców. Nieprawidłowości w organizacji ruchu drogowego. Nieprawidłowości w przewozie materiałów niebezpiecznych. Zagrożenie na przejazdach kolejowych. Zły stan pojazdów. To są podstawowe przyczyny wypadków drogowych w Polsce. Jeżeli zechcielibyście państwo, a minister Sławomir Nowak w szczególności, odejść od takiej pozycji dyletanta, poszerzyć swoją wiedzę, to polecam stronę internetową, panie ministrze, polecam stronę internetową Komendy Głównej Policji. Tamże w zakładce raporty znajdzie pan raport. Proszę dedykować to swojemu pryncypałowi. Znajdzie pan raport z 2012 rok. Według tego raportu wypadki drogowe w 2012 roku powstały z przyczyn spowodowanych przez kierujących pojazdami na ogólną sumę 30 186 wypadków, tylko 28,3%, czyli 8550 wypadków, to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. A przecież ten zbiór niedostosowanie prędkości to między innymi chociażby niedostosowanie prędkości na drodze, na której istnieją koleiny, a są one wypełnione deszczówką. Gdyby dokładnie uściślić wypadki, tak jak mówią eksperci, spowodowane nadmierną prędkością,
to z całej sumy ponad 30 tysięcy wypadków tylko 8% jest spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnej prędkości na danym odcinku drogi. I tutaj, żeby sprawa była jasna, i nie kuglujcie tymi danymi, nie zaciemniajcie społeczeństwu rzeczywistego obrazu rzeczy. To zły stan infrastruktury drogowej, to kolejny na drogach, to brak remontów dróg, brak poboczy, brak chodników, nieoznakowane przejścia dla pieszych, w sposób niewłaściwy oznakowane przejścia dla pieszych. To prawdziwa przyczyna wypadków drogowych w Polsce. Stan techniczny dróg krajowych w 2019 roku to także raport Najwyższej Izby Kontroli. Na 13,3% polskich dróg pęknięcia nawierzchni. Co czwarty obiekt mostowy w Polsce w złym stanie technicznym. Nierówna nawierzchnia na 11% dróg. Kolejny na 24% dróg. U nas stosuje się dzisiaj taką technologię organizacji ruchu. Tam, gdzie występują kolejny, ogranicza się prędkość. Na zachodzie Europy, jeżeli występują kolejny, zamyka się odcinki dróg. A wy chcecie ograniczyć prędkość tam, gdzie są kolejny, jeszcze postawić fotoradar. No bo tak jest najprościej. Złe właściwości przeciwślizgowe na drogach to praktycznie 22% naszych dróg w Polsce. I teraz co do tej bałamutnej informacji ministra transportu, że spadła ilość wypadków, bo zainstalowaliście fotoradary. W 2011 do 2012 ilość wypadków drogowych wyglądała następująco. Z powodu nadmiernej prędkości. Tutaj dalej dane Komendy Głównej Policji. 9179 wypadków w 2011 roku. 8550 wypadków w 2012 roku. W tych latach ogólna ilość wypadków drogowych spadła o 7,5%. Ale ilość wypadków drogowych z powodu nadmiernej prędkości tylko o 6,8%. Z prostego rachunku wynika, że ten spadek musiałby wynosić kilkadziesiąt procent, żeby teoria ministra Nowaka i Donalda Tuska była prawdziwa. Te teorie są bałamutne, obliczone tylko i wyłącznie na wprowadzenie w błąd społeczeństwa. Bo nie inwestujecie państwo w właściwych środków finansowych w naprawę, utrzymanie dróg. I to jest przede wszystkim prawdziwy powód, faktyczny powód tychże wypadków drogowych. Poświęciłem tak dużo czasu w tymże wystąpieniu, bo stale zmagamy się z tymi bałamutnymi opiniami i teoriami. Fotoradary będą lekarstwem na wszystko. Fotoradary uleczą polskie drogi, uleczą kierujących pojazdami, ochronią przed wypadkami drogowymi. Nic bardziej mylnego. W związku z tym, jak powiedziałem na wstępie, Prawo i Sprawiedliwość przedkłada Wysokiej Izbie projekt ustawy zawarty w druku nr 1182. Co proponujemy w tymże projekcie ustawy? Otóż proponujemy, aby fotoradary były instalowane tylko i wyłącznie, powtarzam, w miejscach, gdzie w ostatnim okresie czasu wystąpiły wypadki drogowe i to spowodowane nadmierną prędkością. Nie jest na skrzyżowaniach, które obfituje w wielość wypadków drogowych spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa przejazdu, czy też potrąceniem pieszych na jezdni z powodu nieprzestrzegania znaków sygnalizacji świetlnej. Proponujemy, aby tylko i wyłącznie ograniczyć instalację fotoradarów do takich miejsc, bo uważamy, że fotoradary są elementem bezpieczeństwa na drodze. Fotoradary winny spowalniać ruch w tych miejscach, gdzie istnieje faktycznie zagrożenie. Fotoradary nie mogą być zastawianymi pułapkami na kierowców, nie mogą być instalowane w miejscach, tak jak do tej pory robicie, które obfitują w kierowców przekraczających prędkość, a praktycznie na danych odcinkach dróg nie ma zdarzeń drogowych. Fotoradary muszą być tym instrumentem, który chroni w określonych miejscach
uczestników ruchu drogowego. Prawo i Sprawiedliwość proponuje również, aby powołano specjalny fundusz, którego przychodami będą środki pieniężne pochodzące z grzywien nałożonych przez właściwe podmioty z wyłączeniem straży miejskich. Fundusz składający się ze środków finansowych, które są nałożone w drodze mandatu karnego za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących. I to jest pomysł, z którym już wielokrotnie występowaliśmy, nie tylko w Wysokiej Izbie na sali plenarnej, ale wielokrotnie proponowaliśmy takie rozstrzygnięcia, chociażby w czasie debat na posiedzeniach Komisji Infrastruktury. Uznajemy, że wszystkie pieniądze pochodzące z mandatów nałożonych za przekroczenie prędkości powinny się znaleźć na tym funduszu. One nie powinny być wykorzystywane do zasypywania dziury budżetowej. Koniec z zakładem fotograficznym Wicek Rostowskiego i Sławomira Nowaka pod auspicjami Donalda Tuska. Kończymy działalność tego zakładu. Proponujemy Wysokiej Izbie, aby przyjąć to rozwiązanie. Środki finansowe zgromadzone na tym funduszu powinny być skierowane przede wszystkim na naprawę dróg, budowę nowych skrzyżowań, budowę nowych odcinków dróg, wreszcie popularyzację przepisów ruchu drogowego, przez co będziemy podnosili poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na nic innego, to będą znaczone pieniądze i na nic innego te środki finansowe wykorzystane być nie mogą. Nie mogą być przeznaczone do instytucji rządowych, agent rządowych, chociażby na zakup fotoradarów czy ścigaczy, dronów, samolotów, śmigłowców, z których monitorowani będą kierowcy na polskich drogach. Proponujemy również, aby Inspekcja Transportu Drogowego powołana, jakby na to nie patrzeć, do nadzoru transportu drogowego w Polsce ograniczyła się do pieczy nad fotoradarami, tak jak to już zapisano w istniejących uregulowaniach prawnych. Zaś proponujemy, aby znieść możliwość ścigania kierowców nieoznakowanymi samochodami Inspekcji Transportu Drogowego, żeby znieść możliwość ścigania kierowców z obiektów latających typu drony, śmigłowce, samoloty, bo wiemy, że docierają informacje, że prowadzi się już badania, na ile takie działania wobec kierowców mogą być ekonomiczne, czyli na ile mogą przynieść efekt dodatni w budżecie państwa. Jeżeli z jednej strony walczymy z policją krzakową, z tak zwaną policją krzakową, która fotografuje samochody fotoradarami w ukrytych miejscach, to nie możemy zgodzić się na to, żeby samochody Inspekcji Transportu Drogowego namierzały, fotografowały kierowców przekraczających dozwoloną prędkość i nie oddziaływały natychmiast, bo policja natychmiast zatrzymuje samochód kierującego pojazdem, który przekracza prędkość. Zaś w przypadku samochodów Inspekcji Transportu Drogowego to są czyste, w normalnej postaci, w czystej postaci fabryki pieniędzy. Bo nie rzecz polega na tym, żeby wychwycić, uspokoić przekraczającego nadmiernie prędkość, tylko żeby sfotografować jak największą ilość tych kierujących pojazdami, bez względu na to, czy oni w dalszym ciągu jadą z prędkością przekraczającą pułap na danym odcinku drogi, często z prędkością bardzo niebezpieczną dla innych użytkowników ruchu. Dlatego uznajemy, że do tej pory funkcjonujące samochody policji nieoznakowane w sposób właściwy wykonują swoje zadania. Proponujemy również, aby znieść możliwość pomiaru liniowego z wykorzystaniem istniejącego dzisiaj systemu opłat na drogach krajowych, systemu viaTOLL. Dzisiaj obywatel tego państwa nie może być śledzony z każdego miejsca, obserwowany z każdego miejsca, zaś technologie stosowane przy liniowym pomiarze prędkości przypominają iście
pomiar, przepraszam, technologie orwellowskie z powieści 1984. Na to zgody być nie może. Wysoka Izbo, to praktycznie rzecz biorąc, wszystkie propozycje przedłożone w projekcie prawa Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, apeluję do wszystkich Państwa o akceptację tych rozwiązań. Mamy nadzieję, że w sposób istotny, w sposób zasadniczy ucywilizują one relacje na polskich drogach. Dzisiaj stosowane są zasady drakońskie, zasady, wydaje się, spoza kręgu cywilizacyjnego Europy. Dziękuję bardzo.